Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Marzena Pawlinow, dyrektor placówek opiekuńczo-wychowawczych w Zielonej Górze. Dzień dobry, jest naszym gościem, a będziemy rozmawiać, a trochę też o placówce samej opiekuńczo-wychowawczej porozmawiamy, ale skoro się spotykamy po roku niewidzenia się, to oznacza, że będziemy rozmawiać na początek o anielskim marszu Nordic Walking, który organizujecie po raz drugi, co pokazuje, że ubiegłoroczna impreza się sprawdziła. Tak, bardzo się sprawdziło. Mamy takie sygnały też od ludzi, że zapytanie było, czy będzie w przyszłym roku, więc myślę, że powinna to być nasza impreza cykliczna, coroczna, taka sztandarowa. Zwłaszcza, że pomagacie młodym ludziom, tak? Pomagacie młodym ludziom i to jest rzecz fajna, ale z drugiej strony dla osób, które tam przychodzą, jest to też miejsce, gdzie mogą naprawdę miło spędzić czas i nie chodzi o to, czy ktoś lubi chodzić z kijkami, czy nie lubi chodzić z kijkami. Zawsze może spróbować, jak chodzi się z kijkami, zwłaszcza, że teren macie bardzo przyjemny do tego typu sytuacji. W tym roku nieco inaczej. Urozmaiciliście ofertę. Trochę inne zasady będą samego marszu, czyli jeszcze więcej ruchu tak naprawdę na świeżym powietrzu. Tak, jeszcze więcej ruchu. Powiem szczerze, że nasi wychowawcy naprawdę kwitną w temacie, żeby pokazać jeszcze coś innego. Nie chcieliśmy, żeby to był taki sam event. Chcieliśmy na pewno pokazać jeszcze coś innego, dać coś, co może im dodać jeszcze większej kreatywności. Na pewno zapraszamy wszystkich Państwa z miasta. To jest też Dzień Ojca, w którym warto się wybrać, być może ze swoim dzieckiem. Niedoceniany. Niedoceniany. Tak, i właśnie dlatego... Wszyscy mówią zawsze o Dniu Matki, a Dzień Ojca to jakoś tak. Tak, myślę sobie, że zobaczymy, jak ta data się sprawdzi, bo jest to wprawdzie zakończenie też roku szkolnego, ale myślę sobie właśnie Dzień Ojca, to jest taki szczególny dzień, w którym... No... Tatusiowie nie będą mieli wymówek, jak dzieci poproszą albo powiedzą, że w prezencie idziesz na Nordic Walking i jeszcze kup coś dla dzieciaków. Fajnie by było, gdyby przyszli, serdecznie zapraszam, natomiast myślę sobie, że ta sportowa impreza ma też na celu jakby poruszyć trochę nasze głowy, poruszyć nasze ciała też. Planujemy kalambury, planujemy bazy, świetnie jest to pomyślane. Byłam ogromnie zaskoczona tym też pomysłem wychowawców i dzieci. Myślę, że on się sprawdzi, ponieważ w tamtym roku była trasa 3-kilometrowa przez nasz park właściwie, a w tym roku pomyśleliśmy sobie, że w tym parku zrobimy bazy, w którym będą pewne zadania. Te zadania na każdej bazie... Czyli idziemy po prostu od punktu do punktu. Tak, od punktu do punktu, dostajemy tam zadania, więc jest to świetnie pomyślane, jak to ma wyglądać. Trochę bym powiedziała w postaci nawet zadania odkrywamy w postaci poezji, wierszy, żeby nie było tak prosto znaleźć... Intelektualnie trzeba będzie się troszeczkę wykazać. Trochę tak będzie, ale liczymy na to, że jak się grupę połączy, bo to będą grupy, które liczymy na to, że w tamtym roku było około 70 osób. Jesteśmy w tym roku przygotowani na około 100 osób i myślę sobie, że może to być nawet taka sytuacja, że wyjdzie do baz 10 grup. W związku z tym osoby, które są obce też dla siebie, w tym czasie połączą się i będą sprawdzać swój wysiłek. Myślę, że to dotyczy też i ruchu, i takiej kreatywności. Przewidywane są fajne tematy, atrakcje też dla ludzi. Myślimy też o tym, żeby się połączyć z muzyką. W tym roku, w tamtym roku ci z Państwa, którzy byli, pamiętają, że bębnili bębniarze. W tym roku zdradzę tylko małą tajemnicę, że pobębnią nasze dzieci. W związku z tym myślę, że taki powrót do korzeni też, tak? To, czego już dawno nie mamy. Dzisiaj zajmujemy się wszystkimi sprzętami elektronicznymi. Warto wrócić do takiego kontaktu. Ale nie będziecie zabierać komórek na przy wejściu. Absolutnie nie, ale będzie taka sytuacja, w której faktycznie poprosimy Państwa, żeby te komórki komuś oddali, albo żeby je włożyli włączone do kieszeni, żeby nie sprawdzać swoich Bo wujek Google pomaga bardzo mocno, tak, zwłaszcza przy okazji trudnych pytań. Dokładnie. Ale myślę, że te pytania czasem na czuja po prostu one będą szły i myślę, że sobie świetnie ludzie z tym tematem poradzą. Fajną sprawą jest to, że myślicie też o takim familijnym pikniku, nazwijmy to, bo tak. Przecież nikt nikomu nie każe chodzić z tymi kijkami. Jeśli ktoś po prostu przyjedzie z dzieciakami, może sobie usiąść na kocyku, kibicować, nie wiem, ktoś z rodziny idzie, reszta patrzy, potem ognisko i te wszystkie historie. Dlaczego mówię o tym? Bo
placówki opiekuńczo-wychowawcze no, nie kojarzą się ludziom najlepiej pod względem rodzinnym przede wszystkim. Tak. No tak są postrzegane zewnętrznie, no, to są miejsca, które, o których raczej mówimy, że nigdy nikomu nie życzyłbym, żeby trafił do takiej placówki. A wy robicie niejako na przekór temu wszystkiemu, bo organizując piknik rodzinny, pokazujecie też, że wasi podopieczni, oni też tworzą swoje mikrorodziny. Trochę narzucone, trochę stworzone sztucznie, ale nie da się ukryć, że te osoby, które są w placówkach, żyją jak w rodzinie. Dokładnie. Dlatego, że mamy 5 placówek i dlatego, że są to domy rodzinkowe i dzięki miastu tak stworzone zostały te domy rodzinkowe, żeby tam była atmosfera przede wszystkim trochę jak w rodzinie. To myślę, że tak się też czują dzieci. I warto też jest pokazać, że no, ta młodzież, tak, bo ten event jest jakby robiony w celu pozyskania funduszy, przecież te zapisy, wpłaty, to będą pieniądze, które będą przeznaczone na samodzielnienie się młodzieży, to przecież ten temat, w którym każdy z nas w rodzinie wie, że zbliża się ta magiczna 18. I że dziecko wychodzi z domu. Tak, i że wychodzi z domu, tak, i że będą te pewne potrzeby, które są w stanie zapewnić rodzice czy rodzina, a w tej sytuacji, tak, to, co my możemy zapewnić, to placówka gdzieś kończy swój bieg w tym momencie, a ten temat może zapewnić stowarzyszenie, więc jakby to stowarzyszenie działa na rzecz przede wszystkim tych dzieci i tej młodzieży usamodzielniającej się. I to właśnie w tym celu chcemy jakby zintegrować państwa. Ja powiem, że w zeszłym roku naprawdę były przepiękne prezenty od państwa i nie tylko te wpłaty posłużyły jako... Ale też dary rzeczowe. Dary rzeczowe, które były zbierane do kosza i to się przydało. Dzisiaj w naszych magazynach nie ma już nic, co można by było młodzieży oddać, a wiemy, że za chwileczkę, właściwie na koniec czerwca, planujemy kolejną młodzież, która się usamodzielni. Ile osób odchodzi tak co roku? Powiem, że w ciągu roku to jest około 10 osób, a nawet więcej, bo to jest tak liczba ruchoma, którą trudno jest powiedzieć, jak będzie, ze względu na to, bo nie wiemy, jaka młodzież przyjdzie. W ostatnich latach coraz częściej zauważamy, że niestety przychodzi do nas coraz więcej młodzieży w wieku 16, 17, 18 lat, czasami mają kilka miesięcy do pełnoletności. To jest ten trudny okres dojrzewania, w którym sobie rodziny w jakiś sposób nie poradziły, są niewydolne, tak, i te dzieci trafiają jednak do placówki i kto ma im pomóc, jak nie my. W związku z tym stowarzyszenie chcemy jakby pokazać ludziom, że każda osoba jest w takim miejscu i ona kiedyś z placówki wychodzi. I w tym momencie, kiedy miasto zapewnia mieszkanie socjalne i to są tak naprawdę cztery ściany, tak, plus kuchnia, plus łazienka i one są puste, to dziecko musi w jakiś sposób zamieszkać. To, co my możemy, oczywiście współpraca ze stowarzyszeniem, współpraca ze sponsorami, którą ja na co dzień, pani prezes jakby robi, to jest ten temat, w którym zgłaszają się do nas sponsorzy i mówią, czego potrzebujecie, tak, konkretnie. Więc ja w tym temacie też współpracuję z uniwersytetem. Ja w tym temacie też współpracuję akurat w tym evencie z nami już nie od dzisiaj jest pan radny Paweł Wysocki, który w tym roku również przekazał 6 tysięcy na cześć tego eventu, żeby nam było łatwiej, żeby można było go też stworzyć. Więc ja myślę sobie, że to są ważne tematy, a to, że nasza młodzież otrzymuje pieniądze na usamodzielnienie, oczywiście kiedy wychodzi z placówki. No, wszyscy wiemy, że to kropla w morzu, tak? Bo wiemy, oni startują że nagle, znajdują się w zupełnie innym miejscu. Tak. Więc na ten początek potrzebują, tak? Potrzebują ręczniki, potrzebują talerze, potrzebują kubki, potrzebują podstawowe potrzeby do swojego życia. Przy okazji tej imprezy pokazujecie też tym, którzy tam przyjdą, mieszkańcom zainteresowanym, że ci młodzi ludzie to nie są jakieś wyrzutki społeczne, tylko że to jest często najnormalniejsza na świecie młodzież, która gdzieś tam w życiu z różnych powodów znalazła się na jakimś zakręcie, ale przecież oni się uczą, tak? Oni potem myślą o tym, żeby osiedlić się na przykład w Zielonej Górze, tak, jeśli jest taka okazja, żeby znaleźć pracę i żeby funkcjonować na takich samych zasadach, jak funkcjonujemy my wszyscy w społeczeństwie. Tak? Dokładnie. I to jakby w tym evencie też ludzie, którzy byli w zeszłym roku i ci, którzy przyjdą w tym roku, mają szansę nawet porozmawiać z naszymi dzieciakami, jak to jest, czy tu być, czy jak to jest, kiedy idziesz do pracy. Często to jest taki trochę temat tabu, tak? Oczywiście. Wiemy, że tam jest oczywiście taka placówka, mało kto tam był. Oczywiście. Bo po co? Oczywiście. Tak? Pewnie tam siedzą za jakimiś kratami pozamykani i pewnie jest to jakaś ciężka młodzież, która trafiła nie wiadomo skąd.
i nic z nich nigdy nie będzie, a to oczywiście jest bzdura. Tak, to jest kwestia tego, ile wiemy, tak? I czy się tym ciekawimy, tak? Czy mamy ten kawałek spokoju w sobie, żeby wyjść do tych ludzi, bo to, że my jesteśmy placówką opiekuńczo-wychowawczą, to nie znaczy, że jesteśmy placówką zamkniętą, tak? Bo są też inne placówki, czy to resocjalizacyjne, czy jeszcze inne, czy socjoterapeutyczne, to są placówki, które funkcjonują jeszcze trochę inaczej. My mamy placówkę otwartą i nasze dzieci mają tą pewną swobodę, oczywiście jest regulamin, są pewne, tak? To jest jakby oczywiste. Natomiast, no właśnie, zależy nam na tej zabawie sportowej, w którym w zeszłym roku ludzie nas informowali, że jak przyjemnie jest pobiesiadować, jak przyjemnie jest posiedzieć, porozmawiać, dociekawić się więcej. Oni mieli szereg pytań, na które już przy zakończeniu eventu nie mieliśmy nawet czasu i w tym roku stwierdziliśmy, że jest potrzeba tego wspólnego ogniska, tego takiego... Bo to jest też zupełnie inne miejsce, tak. na wymianę, tak. zdań, tak? Kiedy tak. się siedzi, tu tak. plumka jakaś muzyczka, tak? Tu tak. ktoś smaży kiełbaskę, tak. i opowiada dowcipy, a tu ktoś pyta po prostu o to, tak. wszystko, jak to funkcjonuje. Tak. Atmosfera zupełnie inna. Jest ogromna ciekawość ludzi i po takich zabawach, bo to nie jest kwestia tylko też pieniędzy. One są oczywiście ważne, ale pozyskania też ludzi, którzy mają potrzeby i często oni się zgłaszają do mnie i mówią: ja bym chciał coś zrobić, tylko ja nie za bardzo wiem jak, nie za bardzo wiem kiedy. I w ciągu roku takie imprezy, czy to są sportowe, czy to są różne inne eventy, pokazują, że ci ludzie przychodzą do mnie i ja im poświęcam czas, dopasowując się do ich godzin, czy to popołudniami, czy w godzinach porannych. I oni mają szereg świetnych pomysłów, których mówią: Boże, jak dobrze, że z panią tutaj porozmawiałem, że ja wiem, co ja teraz mogę zrobić. Tak? Jak to ugryźć? Oni się biorą do roboty i po prostu przychodzą do mnie z pewnymi tematami, które są no właśnie potrzebne a propos na przykład usamodzielnienia, bo to, że współpraca jest ze sponsorami i to, że ja mogę, możemy pozyskać pieniądze na stowarzyszenie, to dzisiaj mamy taką sytuację, że kolejne dziewczyny, studentki usamodzielniły się, dostały mieszkania socjalne od miasta. No kto im kupi lodówkę, tak? Bo są inne podstawowe potrzeby, tak? Ale dzisiaj jest ogromną, wielką radością dla mnie to, że ja mogę powiedzieć: dziewczyny, jedna i druga, macie lodówkę. W kuchni, nie? Się nie martwić. Tym się nie musicie martwić, nie? Także to myślę sobie, że to jest bardzo ważne i to jest właśnie dobro tych ludzi, których spotykam w ciągu roku. Co możemy przynieść, przychodząc na marsz? No, lodówkę będzie ciężko, nie. Tak? Duże sprzęty nie. Z dużymi sprzętami sobie radzimy. Myślę, że ja właśnie od tego jestem, żeby pracować z ludźmi, żeby pozyskiwać takie ważne, duże rzeczy. Ale kubki, talerzyki, pościel, poduszkę, jasiek, koc, tak? To są tematy. Czajnik, można pójść do Castoramy dzisiaj już za niewielkie pieniądze, tak? Za 30 zł można fajny czajnik dostać. To są czasami takie bzdurki, z których, tak, sobie kompletnie nie zdajemy sprawy, bo to... Się komuś po prostu przydają, tak? Mhm. I to są te tematy takiej pierwszej podstawowej potrzeby. Mam ogromną radość, kiedy widzę, że ludzie poprzynosili, nie wiem, jakieś nakrycia do stołu, jakieś ramki do zdjęć, gdzie mogą sobie powiesić swoją mamę, swoją tatę, gdzie na tych zdjęciach też tworzą rodzinę i pamiętają, bo to dla nich jest bardzo ważne. Także to inna sprawa, że często mamy takie rzeczy, tak. Żeby nie mówić już na przykład o nietrafionych prezentach, tak, ślubnych, i ludzie w piwnicach mają całe kartony. Nie wiedzą, co z tym zrobić. No tak, jakieś zastawy, której nie użyliby z różnych powodów, tak, bo są gusta, tak, i gusta, czy jakieś garki i tak, inne historie. I to leży. I tak naprawdę przestawiamy to gdzieś w piwnicy, czy w garażu, z kątka w kąt i mówimy: kiedyś coś z tym, tak, zrobię. I to jest idealny, dosłownie, moment, zwłaszcza jak to jest nowe i może się komuś przydać. Dosłownie. I takie prezenty były w tamtym roku i naprawdę pięknie się to sprawdziło. To była dla nas wielka radość, jak mogliśmy spakować taki, bym powiedziała, duży worek tematów, pięknej torby, gdzie można było te prezenty dać. Oczywiście my jako pracownicy, wychowawcy składamy się od nas, tak, i zawsze wiemy, co chcemy, co młodzież potrzebuje, nie wiem, typu blender. Oni już nie mówią o tym, że oni coś tam chcą, nie? Oni wprost mówią: potrzebuję blender, no, dobrze, do domu, tak? Dobrze, bo lubię gotować, albo... Po co komu jakby... piąty młynek do kawy, tak? Skoro... Oczywiście. Ja uważam, że jeżeli, drodzy państwo, macie takie rzeczy w domu, to ja serdecznie zapraszam do ich złożenia, bo to nie musi być coś wielkiego, ale ja wychodzę z założenia, że jeżeli trafiasz do tego swojego domu, w którym masz cztery ściany i musisz to wyposażyć, to te niewielkie pieniądze, one są, one muszą być przeznaczane i bardzo wydawane racjonalnie, tak? Bo myślę sobie, że
wydać pieniądze jest prosto, tak? Ale tutaj trzeba się z nich też rozliczyć i wydać na te potrzeby, które są w pierwszej kolejności najważniejsze. No i tworzycie wtedy tak zwaną wyprawkę dla dorosłego człowieka, czy wyprawkę w dorosłe życie, można byłoby to tak nazwać. Taka niespotykana też rzecz trochę, bo mówimy zawsze o wyprawkach dzieciaków, wyprawki do szkoły, dla noworodków, tak, które się rodzą. Tak. Zgrana rodzina serwuje przecież takie rzeczy, a tu mamy wyprawkę dla ludzi dorosłych. I to sympatycznie, że można komuś pomóc na starcie. Też tak myślę. To jest dla nas wielka radość i wielka radość, kiedy oni wychodzą z torbami. I fajnie jeszcze, kiedy do was wracają od czasu do czasu. Wracają, żeby się podzielić. Wracają, żeby się podzielić. Proszę mi wierzyć, że ja mam dość często takie odwiedziny. W ostatnim czasie odwiedziła mnie już była wychowanka, która jest mamą z 2-miesięcznym dzieckiem. Fantastycznie przyszła ze swoim partnerem. Pokazali mi zdjęcia, w których dostali mieszkanie socjalne. Pokazywali też i dawali też takie informacje, jaki wielki wysiłek ponieśli, robiąc to mieszkanie. Pieniądze, które przeznaczyli na malowanie, na wyposażenie. Jaka to jest radość, kiedy odnajdujemy coś, co widzimy, że oni się tego nauczyli w placówce, tak? I myślę sobie, że to jest magiczne i to do nas wraca. I my widzimy, że to jest ważne, że to jest potrzebne i że to jest konkretny cel na to. No to jeszcze na sam koniec w kilku słowach. Kiedy, gdzie, od której, do której technicznej informacji? No to zapraszam Państwa serdecznie do tej rozrywki sportowej z nami. 23 czerwca o godzinie 11 do godziny 15 jest przewidziany ten event na terenie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Można się zapisać. Jesteśmy też na Facebooku. Można też się zapisać anielskimarsz@o2.pl. Tak, tam dokonać wpłaty, będzie zaproszenie i oczywiście można też dokonać takiej rezerwacji, gdyby ktoś z Państwa miał trudność z zarejestrowaniem się elektronicznie, to też można zadzwonić na numer sekretariatu do placówki i też sobie poradzimy. I wszystko jasne. Marzena Pawlinow, dyrektor placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję serdecznie.